powiedziałam, informacja zwrotna jest u nas na wagę złota. W związku z tym informacja zwrotna i dla członków zespołu oraz dla osoby, która prowadziła projekt. Jeżeli chodzi o członków zespołu, to w projekcie nie było tutaj zbyt wiele danych. Ja stwierdziłam, że ponieważ projekt był na LinkedInie, to najlepsze będą rekomendacje na LinkedInie. To jest jedyny sposób, w który tak naprawdę mogę podziękować osobom zaangażowanym w ten projekt. Jednocześnie ten sposób podziękowania może im się przydać w jakiś sposób w ich dalszej karierze, życiu, czymkolwiek. Jeżeli chodzi o ocenę mojej osoby w tym projekcie, o to zadbał już Toastmasters. Stworzył ankietę 360 stopni. Ta ankieta liczy 6 stron. Ocenia aż 8 różnych kompetencji.